Dawid, ten Puchar Świata w Rosji przeszedł już do historii. Jak oceniasz cały ten weekend, a przede wszystkim dzisiejszy dzień? No tak, Puchar Świata tutaj w Nizhnim Tagile mamy za sobą. Teraz pakujemy manatki, wracamy do Europy, walczyć dalej. Tutaj myślę, że ta Rosja, koniec końców, po tej pozytywnej stronie ją zaliczył dla naszego całego teamu. Dzisiaj, co prawda, te miejsca może nie tak rewelacyjne, przynajmniej w moim wykonaniu, jakbym chciał. No ale złożyło się na to parę czynników, troszeczkę brak szczęścia w pierwszej serii, troszeczkę ja też pomogłem w drugiej, bo pojawił się taki błąd na progu, który mnie też kosztował później sporo w powietrzu. No ale cóż, to jest lekcja, którą się gdzieś tam przyjmuje i teraz troszeczkę odpoczynku i walczymy dalej. Dwa ciekawe konkursy, tylko trochę oba loteryjne chyba. No tak, loteryjne to trzeba przyznać, bo jednak ten wiatr tutaj na skoczni dość mocno mieszał i jeszcze w taki dość specyficzny sposób, bo mieliśmy tak naprawdę taką sytuację, że zaraz za progiem było troszkę z tyłu. Chodziliśmy z niskich belek, bo znowu na dole było podnarte, no i to tak koniec końców ciężko było do tych dobrych warunków dolecieć, a jak się doleciało, to też nie zawsze można było je wykorzystać, a punkty i tak się traciło, więc no, nie było to łatwe zadanie skakać w takich warunkach, ale trzeba było walczyć. Skaczecie dobrze, cieszycie się po tych skokach, a ciągle tych paru metrów brakuje do tego, żeby walczyć o podium. Przynajmniej tak to wygląda z naszej perspektywy. Jak ty to widzisz? No tak, ale tu jest też jakby dla nas istotniejszą kwestią tą pracę, którą my wykonujemy na skoczni, ponieważ to też gdzieś tam rzutuje na te kolejne konkursy. Tutaj mamy tak naprawdę dopiero trzecią miejscowość, czwarty konkurs, więc dajcie się tam rozkręcić i będzie okej. No dobra, w takim razie damy, a teraz powrót do kraju. Bardzo będziecie zmęczeni. To jest ciężka sytuacja, że nie będziecie właściwie spać tej nocy. No, myślę, że coś tam się uda zdrzemnąć, ale no, każdy wie, jakie to jest spanie w trakcie podróży. Tutaj wyruszamy tak naprawdę o 3 w nocy, w Polsce mamy 11, więc pasowałoby się kłaść spać, a tutaj trzeba iść z walizkami na dół do autobusu. No wiadomo, gdzieś tam się człowiek zdrzemnie te 2 godzinki w autobusie, dwie w samolocie. No ale to jest takie szarpane spanie, gdzieś to później no, nie jest człowiek tak wypoczęty jak po nocy przespanej w swoim łóżku. No ale z takimi sytuacjami musimy sobie radzić i gdzieś tam na kolejny dzień starać się to odsypiać, bo jednak jest to istotna kwestia, żeby tą regenerację jak najszybciej przeprowadzić i znowu być w pełni sił do dalszych treningów i do dalszych startów. Dalszy start będzie w TTZ Neustadt. Dobrze, że wreszcie po sąsiedzku, że tak powiem. Znaczy tak po sąsiedzku, z 1000 km trzeba będzie zrobić. Chociaż nam się może uda, bo polecimy pewnie samolotem, więc nie będzie to jakaś długa podróż. No ale też wiadomo, gdzieś te konkursy takie europejskie są trochę bliższe sercu, więc na pewno będziemy tam walczyć i dawać siebie 100%. No i tam kolejna drużynówka, więc okazja do rewanżu. A, no to jak jest drużynówka, to też będziemy walczyć. Dziękuję i spokojnej podróży do domu. Dzięki i wzajemnie. Kuba, no ostatnio się śmialiśmy z tego, że tak po jednym punkcie. Dzisiaj tych punktów jest trochę więcej, ale też pewnie mogło być więcej. No na pewno mogło być więcej, ale myślę, że to jest też jakiś tam plus tutaj tego weekendu w Rosji. Myślę, że dzisiejsze skoki były takie na w miarę dobrym poziomie. Wiadomo, konkurs też był trochę loteryjny. Myślę, że w drugiej serii oddałem lepszy nieco skok, tylko niestety warunki nie były na tyle sprzyjające co w pierwszej, mimo tego, że było odjętych tyle samo punktów. Generalnie chyba dzisiaj trochę bardziej sprawiedliwy był konkurs. Znaczy ja wiem, no z jednej strony tak, z drugiej nie. No, takie są skoki. Skoki są, można powiedzieć, niesprawiedliwą dyscypliną sportu, ale myślę, że za to wszyscy kochają też tą dyscyplinę.
Trochę będzie męcząca ta podróż. Dzisiaj cały dzień na skoczni, teraz nawet się nie prześpicie właściwie, bo zaraz do autobusu. No tak, na pewno będzie to trochę męczące. Myślę, że w sumie do Finlandii też mieliśmy takie podróże, także cieszę się też trochę, że teraz następny Puchar Świata będzie trochę bliżej i ta podróż nie będzie taka męcząca. W domu też długo nie odpoczniesz. No, niestety trzeba będzie jakoś spędzić jak najwięcej czasu z bliskimi. Generalnie pozytywnym nastroju wyjeżdżasz z Rosji? Myślę, że tak, że muszę być pozytywnie nastawiony na kolejne zawody, bo myślę też, że można zauważyć trochę, że z zawodów na kolejne zawody się rozkręcam i czuję się coraz pewniej. Myślisz, że Norwegów, Niemców da się tak doścignąć, bo ostatnio tutaj niesamowicie nokautują. No, skaczą dobrze, to trzeba im przyznać, ale myślę, że my też potrafimy skakać bardzo dobrze i będziemy starali się to udowodnić. No to dzięki i miłego powrotu do domu. Dzięki, nie dzięki.